Wiem, że może nie wyglądam, ale wszystko się zgadza. Znaczy, ostatnich 28 lat spędziłem z mniej więcej 1000 osób podobnych sobie na cmentarzach i cóż, ja mam taką propozycję. Ja wiem, że jest bardzo mało czasu, ale zanim przynajmniej przybliżę trochę to, czym jest Magurycz i czemu służy, to powiem tak, bo tutaj, że tak powiem, pan Krystian zakwalifikował nas do takiej kategorii, czy mnie do takiej kategorii projekty zrealizowane. Więc ja powiem tak, Magurycz jest projektem nie do zrealizowania. Ten projekt się ciągnie od tylu lat, o ilu już wspomniałem. Ma początek, nie ma końca. Tego końca nigdy nie będzie, ponieważ potrzeby w tej materii są takie, że jeśli powiedzmy przyjmiemy, że na terenie Polski jest około 10 tysięcy cmentarzy pozbawionych opiekunów, to nawet nie jestem pewien, czy to jest tak do końca właściwa liczba, no to nie jest do przepracowania przez stowarzyszenie liczące, nie wiem, 30 osób i 30 satelitów. Natomiast mam propozycję a propos dziedzictwa. Jeśli, zanim skończę szybki wstęp, ktoś z Państwa to przeczyta, to chyba jestem gotów podarować książkę. To jest po polsku, jakby ktoś miał wątpliwość w tej materii. To jest też a propos dziedzictwa i tego, że my kamienie nagrobne, może nie do końca mnie osobiście interesuje sfera duchowa, czy religijna, czy metafizyczna, mistyczna, natomiast bardziej treść, którą niosą ze sobą nagrobki. I mimo tego, że działalność Magurycza skupia się przede wszystkim na remontowaniu z użyciem wybranych technik konserwatorskich nagrobków, na ogół nie wpisanych do żadnych rejestrów, natomiast bardzo mocno wpisanych do naszego rejestru gdzieś w głowie, ponieważ traktujemy je znaczy jako materię bezcenną i jakkolwiek Olga i pewnie większość fundatorów takich upamiętnień, czemukolwiek one służą, myślą o tym tak jak ukraiński koniec inskrypcji, wieczna pamięć. No więc niestety te kamienie nie są wieczne. Nie są wieczne, czasami są na tyle nietrwałe, że już po 100 latach wymagają jakichś bardzo poważnych interwencji. No i cóż, i na tym się skupiamy. Chcemy, żeby one trwały, żeby były czytelne, ponieważ z naszego punktu widzenia sztuka sepulkralna, cmentarze, mała sakralna architektura przydrożna niesie tyle treści dotyczących, nie wiem, kondycji społeczeństwa, religijności właśnie, historii pojedynczych osób, że nie sposób to pominąć, zwłaszcza z takiego, powiedziałbym, lokalnego punktu widzenia. I powiem też tak, że to też niesie inne jeszcze konteksty. Tu Olga przed chwilą pokazała narzędzia Antona Lubyckiego i powiem krótko, ja pracuję takimi samymi. Czyli jak to tutaj jeden z panów wspomniał, tradycja, że tak powiem, ma swoje drogi i ja takimi samymi narzędziami pracuję. Co prawda niezbyt często, ponieważ, że tak powiem, skupiamy się na organizowaniu prac na cmentarzach i to jednak pochłania większą część czasu. I powiem tak, to jest takie dla nas już, że tak powiem, kluczowe od dawna zdanie, zapisane przez Heinricha Bolla podczas podróży po Irlandii w latach 50. Takie powiedzenie znane w Irlandii, że cmentarze pełne są ludzi, bez których świat nie mógłby istnieć. No, kiedyś my zapełnimy te cmentarze, względnie jakieś puszki z prochami, ale tak czy inaczej siłą rzeczy na cmentarzu człowiek wie, że żyje. To jest też takie powiedzenie, które nam dość często towarzyszy. No i cóż, no powiem tak, Magurycz działa od 28 lat, wyrósł z takiego przedsięwzięcia, które nosiło nazwę Natsanie. No i ponieważ czasu jest mało, to jakkolwiek taka statystyka mnie samego trochę przeraża, powiem tak, pracowaliśmy na 135 cmentarzach, w większości cmentarzach ukraińskich, ze względu na, że tak powiem, nasze jakieś geograficzne konotacje, znaczy, że interesuje nas przede wszystkim południowo-wschodnia Polska, w tym przede wszystkim Podkarpacie, ze względu właśnie na dawny historyczny skład etniczny tych ziem. Pracowaliśmy też bardzo dużo na Ukrainie, troszkę w Bośni i Hercegowinie i tak jak wspomniała Olga, być może wybierzemy się także do Gruzji, czy będziemy wybierali wielokrotnie. To oznacza remont mniej więcej 2700 nagrobków, krzyży przydrożnych, figur przydrożnych, paru kaplic,
ostatnio także remont murów dzwonnicy w Polanach Surowicznych, no i właśnie całą gamę kontekstów, tak jak to, o czym Olga opowiadała, czyli historia kamieniarzy z Brusna. Nie ośrodka, bo to nie była fabryka, tylko jednak pojedyncze osoby. Czy ktoś z Państwa umie przeczytać ten napis? No to, ale to jest praca zbiorowa, a ja pytałem, czy jakaś jedna osoba, ale więc jakby książka się nie należy siłą rzeczy, natomiast owszem tak, wszystko się zgadza. To jest kamieniarz z okolic Bukowska, który nie wiem ani jak się nazywał, ani tak naprawdę gdzie dokładnie działał, natomiast no właśnie on tworzył więcej takich inskrypcji i no cóż. To właśnie pokazuje, tutaj dziś mowa była o analfabetyzmie też galicyjskim, nie tylko galicyjskim, to wiele mówi. Ten pan bez wątpienia przepisał ten napis z kartki, natrafiliśmy także na jego inskrypcję wykonane ze złożonej kartki, gdzie są poprzestawiane, najpierw rozłożył jedną stronę, koniec inskrypcji, później drugą stronę i w ten sposób wszystko poprzestawiał, co znaczy, że on nie wiedział, co wykuwa na kamieniu. Widział znaki, nie znał ich treści. No i cóż, przez te 28 lat zorganizowaliśmy 75 czy 6, już trudno mi to policzyć, takich dwutygodniowych obozów, podczas których my po prostu zwołujemy ludzi gotowych do pracy społecznej, nie za pieniądze, i remontujemy nagrobki, posługując się z jednej strony moją wiedzą z pracy w zespole konserwatorskim przez 15 lat, zresztą głównie na Ukrainie, a w przypadkach, że tak powiem, budzących naszych wątpliwości konsultujemy się z profesorem Januszem Smazą, który jest współtwórcą Magurycza, a wcześniej Nadsania. No i w ostatnich latach też intensywność tych działań znacznie, że tak powiem, znacznie przybrała. Znaczy, może tak, zwykle jest takich przedsięwzięć około pięciu w roku, co, jak tu pan wspominał o kapliczce, znaczy, przepraszam, jak pan Jacek Grzegorzak mówił o siedzeniu przez 5 lat przy komputerze, ja nie miałem 25 lat temu komputera, ani 28 lat temu, ale powiedzmy, że od jakiegoś czasu bardzo dużo czasu, nie tylko ja, także Olga, i spędzamy przy komputerach pisząc różne wnioski, to jest ta najmniej przyjemna część. A efekty tego, co robimy, wyglądają mniej więcej w ten sposób. Ja celowo pokazuję tak zwany, że tak powiem, stan zachowania. I no, ze względu na czas ja to muszę radykalnie skrócić. Natomiast wszystko rejestrujemy, opisujemy, zakładamy karty nagrobków, karty cmentarzy, na których pracujemy. To jest cmentarz w Starej Hucie, tuż obok Brusna Starego. I że tak powiem, to jest akurat fragment, my też staramy się nasze, że tak powiem, doświadczenia przekazywać, gdzie tylko się da. I te zdjęcia pochodzą, że tak powiem, ze wspólnych prac Fundacji Światło Czułość z Lubaczowa, właśnie z Maguryczem głównie, znaczy, że tak powiem, zabiegającym o merytorykę tych działań i o to, żeby one były wykonywane poprawnie, co oznacza na swoją fizyczną obecność tam, nie pisanie maili w sprawie tego, jak coś wyremontować. Więc powiedzmy, coś, co zostajemy w taki sposób, pozostawiamy w taki sposób. To nie zawsze może są zdjęcia po ostatecznie wykonanym remoncie. I znowu, to tak zachowują się najstarsze krzyże z Brusna, takie datowane na powiedzmy XVI czy bardziej XVII wiek, chociaż jest to, że tak powiem, datacja porównawcza, znaczy w tym sensie, że na nich nie ma inskrypcji i nie ma też dat. No ale taki krzyż oczywiście można wyjąć z ziemi, on mierzy około 80 cm i na taką głębokość się zapadł. Myśmy na niego natrafili przypadkowo. I to jest jakiś kolejny przykład. To nie jest nagrobek, któremu coś strasznego się stało, no ale powiedzmy, że niedługo byłby się przewrócił, a wtedy na pewno krzyż by się połamał. Do tych prac używamy, że tak powiem, środków używanych powszechnie przez konserwatorów rzeźby kamiennej i elementów architektury. I w gruncie rzeczy ta procedura jest bardzo, bardzo prosta. To oczywiście wymaga wyobraźni i łączenia, że tak powiem, wiedzy z różnych dziedzin. Zwłaszcza, że te działania odbywają się w warunkach polowych, nie w pracowniach konserwatorskich i zważywszy też fakt, że na cmentarzach na przykład roztoczańskich na cmentarzu jest 200 nagrobków albo 400 nagrobków i w tej masie czasami łatwo się pogubić. Czyli innymi słowy, z takiego te wszystkie fragmenty da się posklejać, da się temu nagrobkowi w jakimś sensie przywrócić jego funkcję i czytelność. No i
to jest raptem parę nagrobków z kilkudziesięciu wyremontowanych na cmentarzu w trakcie 4 dni pracy. Zmierzam do tego, że to wszystko jest możliwe siłami społecznymi. Niekoniecznie z całym szacunkiem dla urzędów konserwatorskich i dla konserwatorów dzieł sztuki. Mogę zaręczyć, że te działania są też merytorycznie poprawne, czyli, że tak powiem, stosujemy zasadę primum non nocere, jak lekarze. I oczywiście takich zestawów mógłbym Państwu pokazać właśnie mniej więcej jakieś 2700. Na to oczywiście nie ma czasu. Natomiast chciałbym przede wszystkim jednak może mniej mówić, a więcej pokazać, bo uważam, że to są właśnie dobre przykłady tego, ile można siłami społecznymi zrobić. To jest nagrobek, który zastaliśmy w 250 kawałkach. Po 3 sezonach jeżdżenia do niego i klejeniu tych kawałków po kawałku, stopniowo uzyskaliśmy formę cokołu, taką jak oryginalną. Przy tej okazji chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Otóż to jest nagrobek w Smolniku nad Sanem, przy cerkwi, właściwie jedynej autentycznie bojkowskiej cerkwi w sensie architektonicznym zachowanej na swoim miejscu. I powiem tak, nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, tylko a propos wiedzy, którą można z tego wyzyskać. Otóż to jest nagrobek ewidentnie rzemieślniczy, pozbawiony oryginalnej podstawy i pozbawiony oryginalnego zwieńczenia. Natomiast to jest dość niesamowite, bo czas jego powstania właśnie w wyniku, że tak powiem, badań porównawczych wskazuje na mniej więcej lata trzecią ćwierć XIX wieku. I on jest dziwny, dlatego że ma tylko 2 akroteriony zamiast 4. Tu widać tylko jeden, bo tylko jeden się zachował, drugi dorobiliśmy. Natomiast na czym polega feler? Otóż to jest połowa nagrobka. I z tej wiedzy też nic szczególnego nie musi wynikać. Tyle tylko, że jak się prześledzi historię Smolnika, to się okazuje, że pani Wiktoria Wizyta, właścicielka Smolnika nad Sanem, założyła pierwszy tartak parowy w Bieszczadach, pożyczając od firmy Jan i Jakub Kon z Przetyna na Morawach pieniądze na budowę tego tartaku. Miała spłacić to drewnem, ale nie spłaciła. Splajtowała. Tartak oraz wsie należące do klucza Dwernickiego, które do niej należały, przejęła firma Jan Jakub Kon, która obaliła patent Toneta na gięcie drewna bukowego. Myślę, że większość z Państwa wie, co to jest krzesło tonetowskie na przykład. Więc panowie Konowie robili to samo, pani Wiktoria Wizyta splajtowała i najprawdopodobniej musiała poprosić kamieniarza o sprzedanie połowy nagrobka. Ja nie jestem tego pewien, ale jest to jedyny rzemieślniczy wyrób na tym cmentarzu i trudno się spodziewać, żeby którykolwiek z gospodarzy, bojkowskich gospodarzy w Smolniku nad Sanem, było go stać na nagrobek tego typu. Co prawda nie uzyskaliśmy formy identycznej, nie mamy przekazu ikonograficznego, więc nie możemy sobie pozwolić na dorabianie tu podstawy czy krzyża. Niemniej ten nagrobek od 20 lat stoi sklejony. I póki co się nie rozpada. Także to też świadczy o jakiejś, powiedzmy, trwałości i dbałości o to, żeby to trwało, żeby to mogło być czytelne. To jest dla odmiany coś, czym zajmujemy się bardzo rzadko, ale jednak zdarza nam się. To jest zdjęcie z 1910 roku kaplicy w Balnicy, w Bieszczadach. Kowalowej kaplicy na polu gospodarza o nazwisku Kowaliu. To jest zdjęcie z 90. któregoś roku, nie pamiętam. Stanu zachowania tak zwanego. Tu podjęliśmy się, że tak powiem, na własną rękę remontu. Własnoręcznie siłami wolontariuszy wykonaliśmy rekonstrukcję brakujących elementów więźby dachowej. Samodzielnie to wydegaskowaliśmy, musieliśmy tylko zamówić blacharzy, ponieważ tego nie umieliśmy, nikt wśród wolontariuszy nie był blacharzem, więc nie mogliśmy tego zrobić sami. Kaplica w tej chwili opiekuje się nią Nadleśnictwo Komańcza, w sposób może niekoniecznie przez nas uważany za całkiem poprawny, ale powiedzmy, że lepiej tak niż w ogóle. I tak jak Olga też wspominała, że siłą rzeczy interesują nas także cmentarze żydowskie. To jest cmentarz w Baligrodzie i to jest przykład bardzo złej praktyki i praktycznie zerowej współpracy z gminą, także żydowską. I gminą Baligród, i gminą żydowską. Myśmy 6 lat jeździli na ten kirkut, wyremontowali tam ponad 160 macew. Dzisiaj kirkut znowu zarasta. To są najstarsze
z lat 30. XVIII wieku. Nie ma w Baligrodzie starszego zabytku. Cerkiew, o której pani Grażyna Stajak wspominała, jest o jakieś 100 lat młodsza, jeśli nawet nie więcej. To są macewy z 1734 i 36 roku. Wśród nich także macewa sarkofagowa, bardzo rzadko spotykana na kirkutach galicyjskich. Właściwie odkryta przez nas, o ile można mówić, że na cmentarzu się odkrywa na grobki, bo odkryta w sensie odkopana. To samo miejsce po pracach remontowych, wykonywanych społecznie, tu, że tak powiem, pokazuję tę procedurę, wyglądało tak. Teraz już znowu nie wygląda tak i to jest bardzo przykre, że jakby wszyscy unikają, a my nie jesteśmy stowarzyszeniem lokalnym, w odróżnieniu od prezentowanych tu większości projektów, działamy na bardzo dużym obszarze najdalszym cmentarzem, na którym pracowaliśmy, był cmentarz polsko-łemkowski w Bośni i Hercegowinie. To jest 800 kilometrów stąd. Jak już Państwu wspomniałem, być może niedługo będziemy pracować jeszcze dalej. Natomiast zmierzam do tego, że my nie jesteśmy w stanie roztaczać bieżącej opieki nad tym, co remontujemy. Mimo naszych, zwłaszcza od jakiejś dekady, wielu zabiegów w tej materii, bardzo często okazuje się, że my odchodzimy, a to, co żeśmy wyremontowali, pozostaje bez opieki.